Witam serdecznie na kanale Gazetki i Promocje. Mam na imię Himek i zapraszam dzisiaj do Lidla. Październik to okres, kiedy na naszych stołach zdecydowanie częściej pojawiają się potrawy z dyni. Wynika to, jak łatwo się domyśleć, z tego, że właśnie nadszedł na nie sezon i wielkie, pękate, pomarańczowe banie pojawiły się w sklepach. Mam w związku z tym kilka ciekawostek na temat tego smacznego warzywa, które zdziwią się Państwo zapewne, ale wcale nie jest warzywem, a owocem, a dokładniej jagodą. Nieprawdopodobne, prawda? Tymczasem tak zakwalifikowali dynię botanicy, jako owoc jagodowy. Pomimo, że jagody nie kojarzą nam się z owocami osiągającymi nawet kilkaset kilogramów wagi. Na świecie rośnie prawie 1000 odmian dyni, jednak tylko 200 z nich jest jadalnych. Większości z nich na próżno szukać jednak w naszych sklepach. Różnorodność odmian dyni owocuje jednak, dobre słowo owocuje. W każdym razie popularnych odmian dyni jest także sporo i cechują się na przykład różnymi kolorami. Od znanego pomarańczowego poprzez żółty, zielony czy nawet czarny. Są także dynie paski. Jak poznać dobrą dynię w sklepie? To dosyć proste. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy ma ogonek. Czasem zdarza się, że mniej wartościowe ogonka właśnie nie mają. Do tego należy ją opukać. Jeżeli wydaje głuchy odgłos, to jest ok. Dynie spożywane są przez ludzi już od 8000 lat, więc jak widać dosyć dobrze zadomowiły się w naszych kuchniach. A pochodzą z Ameryki. Chociaż przez lata przyjęły się także na innych kontynentach, w tym także w Polsce. Każdy szanowany ogrodnik ma dynię w swoim ogródku i nierzadko zdarza się im konkurować w wielkości swoich wyhodowanych podopiecznych. Są nawet specjalne konkursy, gdzie ogrodnicy mniej lub bardziej profesjonalni prześcigają się w rozmiarach dyniowych, jak już wiemy, owoców. Z punktu widzenia dietetyki dynia także stanowi łakomy kąsek. Zawiera całkiem sporo witamin i beta-karoten, który wspomaga nam opalanie. Chociaż ta właściwość jesienią i zimą jest tak sobie przydatna. W ciemnym miejscu dynie mogą przetrwać nawet kilka tygodni, jednak po rozkrojeniu można je przechowywać krótko i raczej w lodówce. Fantazja ludzka doprowadziła także do tego, że z dyni wykonuje się ozdoby, poczynając od ozdób halloweenowych, aż po profesjonalne rzeźby. Tak więc dynia jest nie tylko smaczna, ale i przydatna w wielu innych okolicznościach. Państwa zaś zachęcam do wykorzystania sezonu na te warzywa i przygarnięcie ich do swojej kuchni. Na pewno wszyscy będą zadowoleni, czy to z zupy dyniowej, czy z dyniowych placków, czy nawet dyniowego sernika. Przepisów na jej wykorzystanie jest naprawdę dużo. Zapraszam więc po dynię do Lidla i życzę udanych zakupów. Do tego miłego dnia i do usłyszenia.